swoich kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu, na czele której stoi Kapitan Bomba! Co jest? Ech, Karol, nic z tego nie będzie. Za duża dziura nad murawą, słońce za jak skurwal po mięsnym. Do rana ta gnojowica będzie suchutka jak pieprz. I o to chodzi. Damian, nie płacą nam za wiedzę botaniczną, tylko za rozrzut. Bierz widły i smaruj. Tylko równiutko. A tu nie cały miesiąc do euro. Boję się, że tym razem możemy zdążyć. A co jeśli nie odwołają mistrzostw? Znowu chówdu przyp***li wstydem jak w ryj. Na cały kosmos. Spokojnie. Do gnoju dodałem mąki kartoflanej, żeby szybciej schło. Tylko RKS jest przygotowany do grania w tak złych warunkach. Puchar mamy w kieszeni. Nie lekceważ chówdu. Już nie w takich sytuacjach obskakiwali w p***l. A tam znasz jak świnia na gwiazdach. O, kiepska murawa. Zrobione. Kosmiczne autostradki. Nie zrobione. I dobrze, kibice przeciwników nie dojadą. Hotele na bakier z sanepidem. Jakby się nie starali, bez łapowy nie przejdą. A teraz najlepsze. Kibelki publiczne. Co z nimi? No właśnie nic. Brak szaletów. Już widzę gębę tych parszywych kulenistów, jak będą musieli skorzystać ze sracza i uważać, żeby się nie zarazić syfem. Uwierz mi, kiła to łaskawy wyrok. Jeszcze zapłacą za to jedną skurwę. Damian, to może się udać. Piłkarskie święto udziela się nawet skurwolom, więc postanowiliśmy sprawdzić, jak nasi chłopcy szykują się do gry w tym prestiżowym turnieju, którego gospodarzem w tym roku jest Kurwix. Panie trenerze, jak ocenia pan przygotowanie RKS-ian do turnieju? Dawaliśmy z siebie wszystko, ale tym razem to było za mało. Dzisiaj graliście sami ze sobą. To trening. Aha. W takim razie idzie ku lepszemu. Który skład wygrał w meczu treningowym? Pierwszy, czy jednak rezerwowi pokazali kły? Do przerwy był remis 0-0. Lecz w drugiej połowie mecz zakończyliśmy obustronnym walkowerem. Dziękujemy selekcjonerowi, a teraz przedstawimy zawodników. Oto cały skład królewskiej purpury Chówdu. Staszak, Popek, Krudlewski, Skisło, Tchurdlowski, Bobryk, tego nie pamiętam, dalej Kiera i Slam. Reszta zeszła już z boiska, za ostra gra. Aha, nie widzę gwiazdy bramkarza brunatno-modrych. Panowie, to jakieś nieporozumienie. Jestem bramkarzem RKS-u. Milcz! Wiemy, kim jesteś. Bramkarzem reprezentacji Kurwix, panie Borubar. Jaka tam reprezentacja, ch**em po wodzie pisana RKS nawet z amatorami w ch**em dostaje. Kiedyś 6-letnie piskle j**ęło mi siatę. Morda w kubeł, Borubar. Żaden z nas nie ma wątpliwości, że jesteś ch**wy. Cofnij się pamięcią o 10 lat wstecz. Mecz o pietruszkę w szalkę szwancar szpricen. Wynik? Bez niespodzianek. Ale po meczu zasadziłeś jedną siatę. Po meczu jak zwykle obudziłeś się w izbie wytrzeźwień. Pech chciał, że niejaka Irene Arshiben miała wtedy dyżur. Wpadłeś jej w oko. Kakaowe. A potem namówiłeś na klasyka. Voilà! Przyjaciele, tak dalej być nie może! Gdzie jest Borubar? Gdzie autostradki na euro? Gdzie darmowa pizza? Za jachacia Borubar był! Do ch**a z takim admirałem! Gdzie jest Borubar? Gdzie jest Borubar? Gdzie? Panie admirale, mamy otworzyć ogień? Daj spokój. Postoją z 15 minut, zgładnieją i pójdą. Co im się we łbach
z tym RKS-em? Co RKS ma wspólnego z Gwiezdną Flotą? Ich finansuje KZPN! Autostradki? Nie, od razu kutasenat zbudowano. Ja bym im tam j***nął seryjkę ostrzegawczą po nogach. Dla zasady. Spokojnie, Hubson. Już sobie idą. Gdzie jest Boruc? Gdzie jest Boruc? Gdzie jest Bo... Ty! Co? Ty mi lepiej powiedz, gdzie tu można coś op***lić, k***a moja mać. Poza tym on jest Borubar. Wiesz co, Mirek? Masz rację, też zgłodniałem. W sumie nic nie jadłem od ostatniego posiłku. A wiesz, na co mam zajebistą ochotę? Frytki. Ale takie prawdziwe, gotowane na wodzie. Ty to jednak jesteś wieśniak. Przyjaciele, nie odchodźcie! Trójkącik hawajski dla każdego! Patrzcie, jak mało wam trzeba! Jeden trójkącik! Jeszcze rok temu wiedzieliście, że pizza jest okrągła! Torpeda ma tole, twój rząd obalał kibole! Torpeda ma tole, twój rząd obalał kibole! Razem! Torpeda ma tole, twój rząd obalał kibole! Torpeda ma tole, twój rząd obalał kibole! Kto to jest? Toż to Domino Jachasz, nasz zbawiciel! Dominik! Zbaw kurwiks! Dominik! Zbaw kurwiks! Dominik! Zbaw kurwiks! Na Belweder! Ura! Dziś w godzinach popołudniowych spokojna manifestacja kibiców przerodziła się w regularną bitwę z oddziałami Gwiezdnej Floty. Admirał Gwiezdnej Floty, JJ Torpeda, nie potrafił zapanować nad rozjuszonym tłumem, mimo pory lunchowej i padającego dżdżu. Znudzeni przemówieniem admirała kibice nie chcieli słuchać, że euro nie jest sprawą Gwiezdnej Floty. W ruch poszły śmiecie. Podk***ny admirał wydał rozkaz strzelać ogniem maszynowym. Bilans, jedna osoba ranna. Jak to się stało? Nie wiem, pamiętam tylko, że chciałem iść na frytki. Na głodniaka zapaliłem papierosa, zakręciło mi się w głowie i jep! Budzi mnie Mirek. Jak pan ocenia postawę Gwiezdnej Floty? A bardzo elegancko, wodę dostałem. Przemoc, śmierć i łzy niewinnych. Czy admirał zwariował? Każdy zadaje sobie pytanie, gdzie jest Borubar? Każdy zadaje sobie pytanie, gdzie jest średnia hawajska dla każdego? Panie prezesie, jak się panu podoba? Zajebiste. Tak właśnie musiało być. Odkąd wykupiłem telewizję, wszystko, co sobie wymyślę, staje się prawdą. Macie już te koszulki zdradzonych o świcie? Osto w ryja. Podsumowując, euro nie jest sprawą Gwiezdnej Floty, a oni zaatakowali siedzibę admirała. Musiałem jakoś zareagować. Torpeda, lubię cię. Ale biznes jest biznes, a ty nie masz o nim pojęcia. Tobie Żyd by sprzedał ligawę jak polędwice. Jeszcze byś podziękował. Może euro to sprawa kosmitów, ale w tym roku organizują je w Kurwiks. Spodziewamy się 1 000 000 000 gości z sąsiednich galaktyk. To jest pieniądz. A ty ten pieniądz marnujesz jak skurwol naboje. Nie możemy na to pozwolić. Głosujmy! Za! Ja się wstrzymam. Za! Trybunał Stanu jednogłośnie pozbawił cię tytułu admirała. Od dziś znowu jesteś kapitanem. Twoje obowiązki tymczasowo przejmujemy my. Pani, miej ten kraj w opiece. A, leć odszukać Borubara. To rozkaz! LKS Hundu, to jest całkiem niezły przeciw. Teraz na melodię hot doga. Zawsze w lato, wszędzie sosami, w RKS-ie wielki strach. Malarze, żeby rozrywki ligowe, markowe, w***a masz. RKS wypada z grupy, znowu
jeżeli nie zamieści tym z euro, to piosenka RKS nic się nie stało, wyślij SMS o treści 1. Futbol, 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 SMS literką 2. Do boju, numer 3, czarodziejski flet, liczba 4. Koko, koko, huftu, spoko, literka 6. Koledzy, huftu jest spoko, no nie? No jest. No to chyba wiadomo, na co głosować. Dobra, który jest ten czarodziejski flet? Chwila, czekajcie. Co jest? A gdyby tak odb***ć coś pojebanego? Co proponujecie? Masz dwie alternatywy. Alimenty, łącznie z zaległymi od samego poczęcia, albo wychowanie i utrzymanie. Synku. Syneczku. Wybieram wychowanie. Mój ojciec pił. Pił i w życiu mnie nie uderzył. Obiecałem sobie, że będę innym człowiekiem. Niestety, ja już piję. A nie mówiłem, że tak będzie? Nie wiem, czy strzelać. Bez niego RKS Hufdo ma większe szanse na zwycięstwo. Ognia! Rżnąć z karabinków! Tylko nie w tego, co stoi i bije dziecko! To marubar! Pani, nie mamy innego wyjścia. Regulamin zabrania rozpoczynać mecza w niepełnym składzie. Mecz otwarcia musimy oddać walkowerem. Ale głowa do góry, Urwisy! Przed nami jeszcze mecz o wszystko. I na koniec mecz o honor. I co? Nikt z widowni nie zgodził się zastąpić bramkarza? Gorzej by nie było. Wiem, że skurwol tego nie zrozumie. Ale my jesteśmy drużyną. A jak wiadomo, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. A jak 11 kucharek, ta już śmierć głodowa. Poddajemy. Na pewno? Za stówkę przymknę oko. Borubar! Dobra, nie poddajemy. Ale wszystkie szaty, które nas w pierwszej połowie będą ze spalonego. Cieszą się skurwa. Koko, koko, chłopcu, sporo, kopił, kraje, cichu.